młodem Ostrowianinowi, absolwentowi Alma Mater Ostrowiensis, profesorowi Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, wybitnemu badaczowi polskiej poezji współczesnej, twórcy i kuratorowi wielu krajowych wydarzeń literackich. Rada Miejska Ostrowa Wielkopolskiego nadała tytuł honorowego obywatela miasta Ostrowa Wielkopolskiego panu profesorowi doktorowi habilitowanemu Piotrowi Śliwińskiemu. Szanowni Państwo, jestem ogromnie wdzięczny i wzruszony i choć żyję ze słowa, słowa mnie nieomal opuściły. Powiedziałbym tak, że być obywatelem, czyli częścią jakiejkolwiek wspólnoty, to już zaszczyt, bo zaszczytem jest pracować na rzecz wspólnoty i ponosić związaną z tym odpowiedzialność. Być obywatelem honorowym to przede wszystkim wielkie zobowiązanie. Ja tymczasem czuję się wyłącznie skromnym robotnikiem literatury. I dalibóg nie kokietuje. Ale literatura za to jest czymś tak ogromnym, tak ważnym, tym ważniejszym i tym bardziej potrzebnym wraz z całą kulturą i nam się, im bardziej nam się wydaje, a czasy niestety są takie, że jest niepotrzebna, że będąc skromnym robotnikiem literatury jestem z tego niezmiernie dumny. Powiem, mam nadzieję, że ksiądz prałat nie uzna tego za herezję, że czytanie książek to jest najnowsze odkrycie, że czytanie książek jest do zbawienia niezbędnie potrzebne.